mały make-up. To z drugiej strony. Nazywam się Adrian Słowik. Będziemy sobie rozmawiać na temat wdrażania nowej wersji oprogramowania, o tym, jakie ryzyka przy tym można spotkać, jakie problemy, a także jak już coś pójdzie nie tak, jak się przed tym bronić, bo tak naprawdę stworzenie buga w aplikacji to jest niewielki problem, póki można go usunąć. Niestety przy wdrażaniu nowej wersji można popełnić dużo gorsze błędy i wtedy już nie ma aplikacji. Wtedy klient jest troszeczkę zdenerwowany. Więc kiedy mamy potrzebę aktualizacji naszego oprogramowania? Klient na przykład chce nowych feature'ów, zmieniają się wymagania. Wtedy oczywistym jest, że musimy to wszystko przygotować i zrobić nowy deploy, przygotować nową wersję aplikacji i wdrożyć ją u klienta. Naprawiamy błędy, czasami błędy powstają przez to, że nasze oprogramowanie jest tak stare, że nowa technologia i powiedzmy chmury obliczeniowe pozwalają złamać nasze zabezpieczenia w kilka sekund. Pasowałoby się przed tym obronić, znowu musimy zrobić update. Niestety aktualizacja czasami bywa ryzykowna, nie zawsze jest łatwa, nie zawsze kończy się na podmianie jednego pliku. Taka typowa aplikacja www, nazwijmy to blogiem, składa się z jakiegoś kodu, składa się z bazy danych, czasami przy operacjach, jakie wykonujemy podczas nowego wdrożenia, musimy na przykład wyczyścić cache albo wykonać inne, bardziej skomplikowane operacje. Wszystko to jednak wiąże się z pewnym ryzykiem. I teraz tak, przyznajcie się, kto w ciągu roku tego wykonał coś podobnego, co mamy na slajdzie. Czyli na przykład wlazł PHP MyAdmina i zmodyfikował bazę danych na żywo, na żywej bazie. Kto przez FTP-a, dobrze, są ręce. Kto przez FTP-a po prostu wrzucił plik na produkcję? Dobrze. Kto to powtarzał, aż skończą przez wyświetlać się błędy? O to chodzi. Mieliście backup? Mieliśmy, tak. Jaki backup? Ktoś wrzucił chociaż zaślepkę, że jest aktualizacja? Nie, bo szybka była. Szybka była. Macie rację, nie trzeba. Im dłużej programista siedzi nad tym i próbuje wrzucić te pliki przez FTP-a, im dłużej męczy się z bazą danych, próbując jednak dojść do wniosku, że to pole to nie było to pole, muszę to przywrócić, później wprowadzić tą swoją modyfikację jeszcze raz, to wszystko trwa. Im dłużej trwa, tym bardziej klient jest niezadowolony tak naprawdę. Mało tego, możemy się pomylić, wtedy zazwyczaj trzeba coś odzyskać, czas ten się wydłuża. Im dłużej wszystko działa, im dłużej wszystko nie działa, tym bardziej nasi klienci będą zdenerwowani. Oczywiście można sobie stworzyć okienko serwisowe między 3 i 4 godziną w nocy, jasne. Gorzej, jeżeli mamy 5000 aplikacji do zaktualizowania. Zdążycie w godzinę? No wątpię. Osoby odpowiedzialne u Was w firmach za wdrażanie nowych wersji muszą mieć świadomość tego, że samo wdrożenie może kosztować kupę pieniędzy. Jeżeli coś nie wyjdzie, sparaliżujecie aplikację na jeden dzień, być może na kilka godzin, stracicie być może w kluczowym momencie sporo klientów, a nóż marketing zrobił akcję i promocję, tak? Więc zastanówcie się, jak sytuacja wygląda u Was i czy czasami nie należałoby tego poprawić, być może zautomatyzować, żeby przynajmniej było szybciej. Typowo możemy zazwyczaj tak to robicie, że nadpisujecie pliki aplikacji, wrzucając je przez FTP na przykład, albo, kto jest bardziej cwany, wrzuci te pliki przez FTP do innego katalogu, a potem na serwerze podlinkuje całą aplikację do tego już skopiowanego katalogu. Wtedy nie mamy ryzyka, że pliki, które wrzucaliśmy, wrzucą się na przykład w połowie, bo zerwało nam połączenie. Być może pół aplikacji się wrzuciło, pół nie. Wtedy to nie zadziała. Zazwyczaj używamy FTP-a, SCP. Niektórzy używają do tego systemów kontroli wersji, robią checkouty. Niektórzy używają Mersynka, inni mają własne metody na to, żeby wdrożyć oprogramowanie na produkcję.
Niestety kopiowanie plików między serwerami w żyle miejsca aplikacji, tam gdzie ona działa, jest obarczone ogromnym ryzykiem. Zawsze połączenie możecie utracić. Ile razy ktoś stracił połączenie z FTP podczas kopiowania plików? No, komuś się zdarza, reszta się nie przyzna. Bazy danych też mają pewne swoje sposoby aktualizacji, tak? Wchodzi programista do PHP, ma na, o, tu kolumnę miałem zmienić, dobra, zmienię. Można, na żywej bazie można. Można to zrobić przez klienta MySQL na serwerze? Można. Ale czy ktoś się nie pomyli? Tego nie wiadomo. Bardziej w rafinowany sposób przygotować sobie najpierw skrypt z zapytaniami SQL i odpalić go na serwerze. Nie musimy ich pisać na żywo. Odpalą się szybciej, no ale kto by to przygotowywał wcześniej, nie? Ręczne wprowadzanie zmian do bazy jest obarczone możliwością popełnienia błędów. Tylko że bardzo często, jeżeli ktoś nie robi backupów cały czas, codziennie, jego zmiana może sprawić, że nasza tabela zamówień już nie nadaje się do obsługi zamówień. W zasadzie to dane, które tam były, to... Ups. Mamy na szczęście kilka narzędzi, które wspomniałem w aplikacji bazy danych. Są to narzędzia, które umożliwiają wersjonowanie wersji bazy danych. Jedno, które mi się podoba, to jest dbdeploy. Wszystkie te narzędzia są napisane w Javie. Dbdeploy ktoś próbuje przeportować na PHP, więc być może mu się uda. W tym momencie skupimy się na dwóch pierwszych, krótko je opiszę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany pozostałymi, to no, proszę sobie sprawdzić na własną rękę. Dbdeploy jest narzędziem, które pozwala nam wersjonować bazy danych w zwykłym systemie kontroli wersji poprzez tworzenie plików przyrostowych SQL, numerowanych, tak żeby narzędzie wiedziało, w jakiej kolejności wykonywać polecenia. W każdym takim pliku wprowadzamy zmianę. Możemy to trzymać w repozytorium kodu? Możemy. Jest wygodne? Owszem. Przyrostowy skrypt składa się z dwóch części. Po pierwsze część, która wprowadza zmiany do bazy danych, po drugie część, która cofa te zmiany. Plus jest taki, że jeżeli coś pójdzie nie tak, możemy wszystkie nasze zmiany cofnąć jednym poleceniem. Części te są oddzielone od siebie komentarzem SQL-owym, więc nasz interpreter SQL-a, nawet gdybyśmy spróbowali odpalić taki plik ręcznie, nie będzie miał z tym problemów. Dbdeploy z plików w katalogu zbuduje nam plik up.sql, który się składa tylko z części wprowadzających zmiany. Zbuduje nam plik down.sql, który składa się tylko z części wycofujących zmiany. Wszystko to od numerka do numerka, który sobie sami zdefiniujemy. Od najnowszej wersji istnieje też wbudowane narzędzie, które wprowadza zmiany z naszych skryptów przyrostowych bezpośrednio na produkcję. Jeżeli jednak coś pójdzie nie tak, dbdeploy nie cofa tych zmian. Zatrzymuje się na ostatniej zmianie. Jedyne co, to narzędzie stara się utrzymywać informacje o tym, które skrypty zostały już wprowadzone. Tak naprawdę on sobie tworzy taką tabelkę w bazie danych, w której przechowuje te informacje. Jeżeli taki wiersz już istnieje, to ten plik jest pomijany. Przykładowy plik, bardzo prosty. Stworzenie tabelki, undo, komentarz, usunięcie tabelki, tak? Myślę, że to nie wymaga jakiegoś większego wyjaśnienia. Przejdźmy do kolejnego narzędzia. Nieco bardziej rozbudowanego i już niestety tylko w Javie. PlikBase analizuje pliki zarówno w formacie SQL, tak jak dbdeploy, ale również w XML-u, napisane w XML-u. Wprowadzone zmiany do bazy danych są grupowane. Każda grupa poleceń wykonywana jest w ramach jednej transakcji. Każda grupa poleceń może mieć polecenia cofające zmiany wprowadzone w tej grupie. Jest tylko kilka haczyków. Jeżeli nadal trzymamy się formatu SQL, to musimy sami zadbać o to, aby napisać polecenia, które wycofają zmiany. LiquidBase nie zrobi tego za nas. Natomiast jeżeli wykonamy to wszystko w formacie XML, jest na to jakaś szansa, za chwilkę do tego dojdziemy. Format SQL wygląda bardzo analogicznie do tego, jak to robi dbdeploy. Zamiast undo mamy rollback. Natomiast każdą grupę zmian nie wprowadzamy w osobnym pliku, ale oddzielamy komentarzem change set. Tam może być kilka atrybutów,
Wszystko zależy od tego, możemy sobie te wszystkie grupy zmian otagować, powiedzmy, a potem przy uruchomieniu wymusić, aby tylko te wprowadzone zmiany były, które zawierają dany tag. Format XML już nie jest tak wygodny dla nas. Trzeba by tutaj jakiegoś narzędzia, które pozwoli na skonwertowanie, powiedzmy, naszych SQL-i. Jednak jest pewna zaleta. Stworzenie pliku migracji w XML-u sprawia, że nie musimy dbać o polecenia cofające. Liquidbase sam sobie wygeneruje takie SQL-e, więc to, kto lubi bardziej XML-a czy SQL-a, prawdopodobnie przeważyłoby przy tym narzędziu, jakiego formatu by używał. Niektórzy wolą napisać polecenie cofające w SQL-u, inni po prostu wolą sobie wyklikać tego XML-a i mieć spokój. W jaki sposób jeszcze w aplikacji wykonać jakieś dodatkowe czynności? No zazwyczaj wchodzimy na FTP, jeżeli to jest cache w systemie plików, to czyścimy katalog z cache'em. Jeżeli coś innego, wywołujemy konkretne polecenie pod SSH. Pytanie brzmi, czy ktoś z Was kiedyś pomylił kolejność wykonywanych poleceń, czyli najpierw wyczyścił cache, potem zmodyfikował konfigurację aplikacji i potem się kapnął, ojej, nie działa, muszę wyczyścić cache jeszcze raz. Bardzo często tak się zdarza, że ludzie zapominają o tym, co mają zrobić i w jakiej kolejności mają zrobić. Mało kto pisze do tego skrypty, które zrobią to za niego. Bo przecież nie, no tak, coś takiego to tylko raz będę musiał zrobić, nie? Następnym razem się nie zdarzy, że będę musiał... Co zrobić, żeby zautomatyzować taki proces? No właśnie, przecież są narzędzia do ciągłej integracji. Jest AND, jest PING. Znacie takie coś? Dobrze. Umożliwiają automatyzację wdrożenia nowej wersji. Mają pewne zadania pozwalające na kopiowanie plików via FTP lub SCP. Mogą wykonywać stalne połączenia po SSH, wykonywać stalne polecenia. Mogą modyfikować bazy danych. Wszystko się jednak wiąże z uzyskaniem odpowiednich uprawnień, ale niestety nie zrobią za nas tego, co wynika z błędu, który wprowadzamy w trakcie aktualizacji. Jeżeli coś pójdzie nie tak, zmiany nie zostaną wycofane. O to musimy nadal zadbać my. Oczywiście problem polega na tym, że dla jednej aplikacji, jeżeli ktoś ma stronę internetową klienta, może to stosować, jeżeli ma okienko serwisowe i siedzi przy kompie w trakcie wdrożenia, nie ma problemu. Oczywiście można wtedy naprawiać wszelkie błędy, tylko że znów, co jeśli mamy 5000 aplikacji? Czy zdążymy w okienku serwisowym? A jeżeli coś pójdzie nie tak, czy wczytamy backup dla 5000 aplikacji jednocześnie? Jeden programista może nie wystarczyć do takiej interwencji. Wydaje mi się, że całego działu też o 3 w nocy nie będziecie stawiać na nogi, po to tylko, żeby mogli przywrócić dane użytkowników. Więc rozwiązaniem takiego problemu jest transakcyjny proces aktualizacji. Dlaczego transakcyjny? Ponieważ zmiany, które wprowadzamy w trakcie aktualizacji, powinny być całkowicie wycofywane, jeśli coś pójdzie nie tak. Dla tych, którzy być może nie wiedzą, transakcja to jest taki zbiór operacji, które stanowią pewną całość i albo zostaną wykonane w całości, albo w ogóle. Aby taki proces był transakcyjny, aby to zapewnić, każda wykonywana operacja musi być atomowa, musi być odwracalna. Niestety dostarcza to dużo, dużo więcej pracy dla programistów, dla osób odpowiedzialnych za wdrożenie, ale zapewnia większy poziom bezpieczeństwa w trakcie wdrażania nowej wersji aplikacji. Przejdziemy do takiego przykładowego update'u. Nie będzie live demo na szczęście. Taki przykładowy proces, powiedzmy, będzie się składał z aktualizacji plików aplikacji, aktualizacji bazy danych i wykonania jakiegokolwiek kodu PHP podczas wdrożenia. Ktoś ma pomysł na transakcyjną aktualizację plików? Bardzo prosta rzecz. Wystarczy sobie zrobić kopię zapasową każdego pliku, który aktualizujemy.
to nie musi być cała aplikacja. Wręcz nie powinna być cała. Jeżeli wasza aplikacja ma 50 mega kodu, a jeszcze rzucacie nowego Zen Frameworka, wystarczy backupować pliki, które zmieniacie. Robimy backup, modyfikujemy taki plik. W przypadku błędu przywracamy zmodyfikowane pliki. Już. Transakcyjnie wycofaliśmy nasze zmiany. Jeśli nie wystąpi żaden błąd, przechodzimy do następnego kroku aktualizacji. Nie usuwamy na tym poziomie backupu. Dlaczego? Bo w następnym kroku, podczas aktualizacji bazy danych, też może coś pójść nie tak. Wtedy musimy wycofać i wszystkie zmiany wprowadzone w bazie danych, jak i te wprowadzone w kodzie aplikacji. Te backupy jeszcze się przydadzą. Taki schemacik, jak to tak naprawdę działa. Wybieramy plik do modyfikacji, tworzymy kopię zapasową tego. Zmieniamy zawartość tego pliku. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to w tym momencie przywracamy to z kopii zapasowej i kończymy proces błędem, tak? Ja tylko jedną uwagę, nie stosujcie rozszerzenia.bug. Rozszerzenie jest przykładowe, oczywiście może mieć 20 znaków, może mieć więcej. Baza danych. Załóżmy, że mamy pliki SQL, prowadzimy już sobie taką dokumentację bazy danych w formie formatu dbdeploy. Mamy informacje o tym, co, jakie zmiany trzeba wprowadzić i jak te zmiany wycofać. Ktoś ma pomysł na to, jak sprawić, aby całkiem transakcyjnie to wszystko przebiegło? Albo w zasadzie, dlaczego bawić się w przygotowywanie poleceń cofających, skoro można wszystkie zapytania puścić w ramach transakcji? Dlaczego to nie zadziała? Tak jest. Modyfikacja struktury bazy danych nie jest transakcyjna w większości silników baz danych. Rozwiązanie. Parsujemy taki plik, wybieramy polecenie, które mamy wprowadzić do bazy danych. Próbujemy w ramach transakcji. To pojedyncze nasze zapytanie. Zapisujemy, że udało się nam przetworzyć dany plik i lecimy dalej. Jeżeli coś pójdzie nie tak, wycofujemy aktualną transakcję. Zakładamy, że jeżeli to było polecenie stworzenia tabeli, coś poszło nie tak, to i tak ta tabela się nie stworzyła, więc nie ma potrzeby na to wywoływania polecenia cofającego. Więc wywołujemy polecenia cofające tylko dla plików, które już przetworzyliśmy. I tak aż się skończy. Jeżeli wszystkie pliki SQL przeszły, jeżeli wszystkie modyfikacje przeszły, przechodzimy do kolejnego kroku, jakim jest wykonanie tych dodatkowych czynności, czyli wykonanie naszego kodu PHP. Znowu mamy schemacik odnośnie modyfikacji tej bazy danych, nieco bardziej skomplikowany. Wybieramy plik do przetworzenia, parsujemy go, wykonujemy polecenie SQL. Jeżeli coś pójdzie nie tak, wycofujemy transakcję. Aha. Parsujemy plik, wyciągamy polecenie cofające, przetwarzamy go i tak aż wszystkie pliki, które przetworzyliśmy, zostaną wycofane. Ważne jest, aby wprowadzanie zmian, tak? Co w przypadku, jeżeli w Twojej aktualizacji jest polecenie drop table albo drop column? To jest problem. Dlaczego chciałbyś zrobić drop table w trakcie aktualizacji? Na przykład. Osobiście uważam, że powinno się unikać dropów. Drop table. Ponieważ coś takiego nie jest odwracalne. Twoim zadaniem jest zapewnić odwracalność technicznej operacji. Więc jeżeli wiesz, że coś może pójść nie tak, nie powinieneś sprawiać, że nie da się tego przywrócić. Jeżeli oczywiście musisz zrobić dropa, to twoim jedynym rozwiązaniem będzie czytanie całości z backupu. Albo renej. Kontynuując. Tak. Ja nie mówię o systemie do modyfikowania bazy danych, mówię o aktualizacji oprogramowania jako całości. Właśnie nie chciałbym, aby było to rozbijane na aktualizację plików osobno. Za godzinę zrobimy aktualizację bazy danych, a za kolejną godzinę wyczyścimy cache. Cała aktualizacja jest transakcyjna i cała jest procesem,
który składa się tylko z tych wymienionych przeze mnie elementów. Czyli ta słowo transakcja to nie dotyczy transakcji, w sensie na przykład stwórz bazę danych, jeśli nie pójdzie, stwórz tabelę, jeśli nie pójdzie, to cofnie tą transakcję, tylko chodzi o ten proces, tak? Tego upgrade'owania tej bazy. Tak jest. Chodzi o zapewnienie wycofania zmian i przywrócenie aplikacji do poprzedniego stanu dla całego procesu aktualizacji. Tych kroków może być 7, tych kroków może być więcej. Osobiście tam, gdzie ja pracuję, tych kroków jest 6. Tu jest ich 3. Ważne jest przy aktualizacji bazy danych, aby wycofywanie wykonywać w kolejności odwrotnej do wprowadzania zmiany. Czasami tworzymy tabelę, potem robimy na niej altera. Jeżeli najpierw odwrotniemy, potem spróbujemy zrobić altera cofającego tą zmianę, dostaniemy błąd, a błąd w trakcie wycofywania zmian jest dosyć krytycznym pewnym. Transakcyjne wykonywanie kodu PHP. Analogicznie jak do tej pory przy innych operacjach. Możemy na przykład przygotować sobie klasy PHP, każdą w jednym pliku. Każda klasa będzie implementowała interfejs taki jak na slajdzie. Mamy metodę run i revert. I wystarczy teraz, że zainicjalizujemy sobie wszystkie obiekty klas, które mamy przygotowane na naszej aktualizacji i dla każdego tego obiektu wykonamy metodę run. Wszystko zawarte w tej metodzie powinno być atomiczne i odwracalne w metodzie revert. Chyba że czyścimy cache, nie za bardzo nam zależy na tym, co tam było, to możemy sobie darować przywracanie tego. Sortujemy pliki, możemy sobie użyć do tego numeracji, tak samo jak w przypadku SQL. Wykonujemy metodę run. Jeżeli złapiemy wyjątek z tej metody, w tym momencie zaczynamy proces cofania całej aktualizacji od plików, które przetworzyliśmy w kolejności odwrotnej, przez proces modyfikacji bazy danych, wycofujemy wszystkie zmiany w bazie danych i wycofujemy wszystkie zmiany w systemie plików w kodzie aplikacji. Jeśli nie wystąpił żaden błąd, to w tym momencie, jako że to był nasz ostatni krok aktualizacji, możemy założyć, że aktualizacja się powiodła. Teraz możemy usunąć wszystkie pliki tymczasowe, wszystkie backupy, jakie stworzyliśmy, tylko i wyłącznie dla procesu aktualizacji. Jeszcze jeden schemacik. Posortowanie plików klas, wybranie pliku do przetworzenia, inicjalizacja obiektu, wywołanie run, jeżeli coś pójdzie nie tak, to revert. Jeżeli wszystko pójdzie ok, mamy zakończoną aktualizację. Przykładowy taki kod, troszeczkę powiększyłem ściankę, żeby może było lepiej z tyłu widać. To nie jest skomplikowane. Cały transakcyjny proces uruchamiania kodu jest zapisany na slajdzie. To naprawdę nie są skomplikowane rzeczy, to jest tylko nasza wina, że nie dbamy o bezpieczeństwo w trakcie aktualizowania oprogramowania. Tak jak widzimy, pętelka po obiektach, żebyśmy mogli wykonać run, dodanie ich sobie do tablicy, które już przetworzyliśmy. Później, jeżeli wystąpi błąd, pętelka po tej tablicy przetworzonych obiektów i w tym momencie możemy śmiało wycofać zmiany. Jeśli coś pójdzie nie tak, będzie problem. Cały proces jako całość transakcyjny, nie jako konkretne moduły odpalane co godzinę, tylko cały proces uruchamiany automatycznie jest gwarantem zapewnienia transakcyjności całej aktualizacji i przywrócenia w razie błędu poprzedniego stanu aplikacji. Tak. Lokujesz aplikację. Update w ten sposób wykonany trwa kilka sekund. Ja rozumiem, że mogę dać tę śledkę, ale to nie jest transakcja jako całość, ten schemat. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. To zapewnia transakcyjność procesu, jego wycofanie. Trzech procesów. Tak. Jako całości większego procesu. Ja nie mówię, że zaślepek nie należy dawać.
Mało tego, powinniście robić też backup, zanim przystąpicie do czegoś takiego. I prawdopodobnie usuwać ten backup. Po wszystkim. Dlaczego? Ponieważ może się zdarzyć, że wystąpi błąd. Ludzie popełniają błędy, tak? My zmniejszamy ryzyko wystąpienia czegoś krytycznego u klienta. Proces wycofywania zmian może być obarczony błędem. Wtedy musimy przywrócić aplikację z backupu. Więc to nie zastępuje żadnego rozwiązania. Jedynie minimalizuje ryzyko. Mało tego, jeżeli macie, zastanawiasz się, po co to, tak? Znaczy nie, jeżeli i tak muszę robić backup, to muszę mieć do tego czasu. Więc zaraz ci powiem, to było na slajdzie poprzednim. Jeżeli macie 5000 aplikacji, spróbujcie wczytać backup wszystkich naraz. Co się stanie? A co w przypadku, jeżeli masz 5000 aplikacji na, powiedzmy, 5 serwerach, na 3 się wykona, to aktualizacja na 2 nie, bo z jakiegoś tam powodu coś się nie powiedzieli. To kilka tych aplikacji, jeżeli na całym serwerze update nie przeszedł, to jest coś nie tak z twoim... Jeżeli update przechodzi na większości aplikacji, ale dla części aplikacji się cofa, ponieważ być może programista w trakcie przygotowywania update'u nie wziął pod uwagę pewnej konfiguracji lub pewnego zbioru danych w bazie danych, które mogą prowadzić do uszkodzenia i wywołania błędu podczas aktualizacji. Po to właśnie wycofujemy zmiany. Staramy się wycofać zmiany. Jeżeli się nie uda, wczytujemy backup. Na szczęście większość, jeśli dobrze przygotowaliśmy update, większość naszych operacji uda się wycofać. Więc nie ma takiej potrzeby, aby wczytywać backup dla całej aplikacji. Powiedzmy, że masz sklep internetowy, którego baza waży no lekko pół giga. Powiedzmy, że masz 50 mega kodu, bo używasz setek frameworków. Co w momencie, kiedy się wywaliło 100 takich sklepów na 2000. Spróbuj wczytać pół giga dla 200 sklepów w ciągu kilku sekund. Nie da się. Mało tego, 800 sklepów będących na tym samym serwerze nie będzie miało dostępu do swoich usług, bo baza danych będzie próbowała przywrócić ten twój sklep. Kiedy wystąpi błąd, mamy dwa wyjścia. Po pierwsze, jeżeli transakcja się powiodła i zmiany zostały wycofane, to musimy poprawić nasz update i spróbować jeszcze raz. Już z poprawionym update'em. Jeżeli coś pójdzie nie tak, tak jak mówiłem, trzeba wczytać backup i poprawić dwa błędy. Pierwszy, który powstał w momencie, kiedy update nagle starał się wycofać. Drugi, trzeba poprawić wycofywanie naszej aktualizacji. Cały ten proces oczywiście jest łatwo testowalny. Można sobie rzucić wyjątek na sam koniec procesu. Można sobie napisać ifa, który nagle wywoła cofanie aktualizacji po tym, jak ona się zakończyła. To są metody, które da się łatwo testować. Więc w tym momencie no, argumentacja taka, że wystąpi błąd i się nie da nic z tym zrobić, już jest kiepska do przyjęcia. Jak taki system łatwo wdrożyć? Można na przykład oprzeć cykl wydawniczy naszej aplikacji o wersjonowanie oprogramowania. Nie wszyscy tak robią. Część używa do tego numerów rewizji, część numerów wersji, ale przydaje się to, kiedy chcemy wszystkie informacje zawarte dla systemu aktualizacji zawrzeć w jednym miejscu i możemy dla takiej wersji przygotować tak zwaną paczkę aktualizacyjną. Czym jest taka paczka? To zazwyczaj jest archiwum, które zawiera kod zmodyfikowanych plików dla danej wersji. Zawiera jakieś metadane opisujące ten proces. Pliki SQL do wykonywania podczas aktualizacji. Czasami zawiera też sam kontroler do aktualizacji, który jest uruchamiany po tym, jak paczka zostanie rozpakowana. Tworzenie takich paczek oczywiście może być zintegrowane z Antem, którego używacie, z Fingiem, którego używacie.
Mało tego, ich dystrybucja również może być zautomatyzowana przez te same narzędzia. Notyfikacja o nowych wersjach może być również zintegrowana z anti-mappingiem. Może być też realizowana zupełnie przez wasze własne narzędzia, na przykład za pomocą RSS-a, Atoma. Serwery mogą sobie pobierać takie informacje periodycznie, kiedy rozpoznają, że jest nowa aktualizacja, zaczynają wdrożenie. Plus jest taki, że aktualizacja może zostać wdrożona na wielu różnych serwerach, u wielu różnych resellerów, czy nawet samych klientów, niekoniecznie w jednym czasie. Może być podzielona na etapy. Ci dostaną aktualizację wtedy, ci dostaną ją 5 minut później, po to, żeby też zwiększyć skalowalność naszej architektury. Jeżeli mamy oprogramowanie, które leży tylko i wyłącznie u klienta i my nie mamy dostępu do serwera, tak aby uruchomić, nie wiem, proces aktualizacji z CLI, to możemy sobie napisać taki moduł w PHP, który będzie tą aktualizację obsługiwał i który będzie korzystał z tego samego formatu paczki, co nasz system na serwerach, których my używamy. Takie archiwum zip zazwyczaj zawiera przykładowo jakieś komendy, które chcemy uruchomić, jakieś pliki SQL. W naszym przykładzie były to pliki zgodne z dbdeploy, klasy PHP z implementujące dany interfejs, pliki aplikacji, jakiś plik sum kontrolnych przydałby się, jeżeli wiemy, że klient może modyfikować naszą aplikację. Jeżeli ją zmodyfikował, możemy sprawdzić sumy kontrolne, wtedy nie aktualizujemy takiej aplikacji. Kontroler aktualizacji i ewentualnie jakieś metadane, na przykład to, na jaką wersję aktualizujemy nowy kod. W takim przypadku proces aktualizacji sprowadza się tylko i wyłącznie do rozpakowania plików paczki i uruchomienia kontrolera. Już nie trzeba męczyć się z PHP MyAdminem, już nie trzeba kopiować plików mozolnie przez FTP, podmieniając co chwilę ten indeks na coś innego. W przypadku wielu instancji aplikacji możemy to zrobić automatycznie, niemal jednocześnie. O, zalecam około nie więcej niż 100 wątków. W tym przypadku cały update może się sprowadzić do kilku sekund. Osobiście tam gdzie pracuję, bywają update'y, które modyfikują bazę danych, modyfikują pliki, wykonują dodatkowe operacje. Dla jednej aplikacji trwa to 2 sekundy. Jeżeli ich mamy 5000 lub więcej, to sobie to chodzi godzina albo dwie. Ale dzieje się automatycznie. Jeżeli coś pójdzie nie tak, zmiany się wycofają, ja dostanę powiadomienie. Wtedy mogę reagować. Macie jeszcze jakieś pytania? Jaką aplikację w ten sposób? A coś wiecie? Chopera. Tak. Ja mam pytanie. Co w sytuacji, kiedy powiedzmy zmieniamy bazę danych, po czym odpalamy skrypty jakieś migracyjne, które modyfikują dane w bazie? Masz jakieś rozwiązanie? Oczywiście, no. Zgadza się, ale czy twoja modyfikacja jest w stanie się wycofać? Można napisać zapytanie później albo operację, kawałek kodu PHP, który wycofa twoje wprowadzone zmiany? No czasami nie właśnie. To powinieneś sobie zrobić backup. I ewentualnie dla tego fragmentu danych wtedy w skrypcie reverge przywrócić te dane. Jeszcze takie pytania? Czy macie aż 5000 takich sklepów, to mam powiedzieć właśnie? Nie mogę powiedzieć. No, a na przykład jeszcze z aktualizacją plików, dlaczego na przykład nie można wykorzystać konwencji nazewniczej chociażby ze SVN-a i po prostu w tym momencie update plików wygląda w ten sposób, że update'ujemy sobie kolejną gałąź kodu i tylko robimy taki switch, nie wiem, gdzieś zmieniamy ścieżkę. Można. Oczywiście, że można. To jest przykład. To jest przykład, jak sobie poradzić i wykonać update transakcyjny. Możemy oczywiście, u nas się to dzieje tak, że podmieniamy sobie symlinka. Tak naprawdę wrzucamy nową wersję i podmieniamy symlinka dla aplikacji, tak żeby sprowadziła do
do nowego katalogu. Dziękuję.